Rozumiem, że są jeszcze jakieś pytania, tak? Tak, Maja Wójcikowska, TVN24, do pana premiera Błaszczaka. Mam pytanie, panie premierze, czy Prawo i Sprawiedliwość, czy obóz Zjednoczonej Prawicy się podzieli, bo właściwie każdy dzień przynosi nowe medialne, publiczne wypowiedzi. Dzisiaj minister Czarnek powiedział, że jeśli ktoś by chciał suwerenną Polskę wyrzucić, to on pójdzie z nimi. No, ta wymiana z Marcinem Mastalerkiem, ten cytat, zajmij się pan wreszcie pracą, nie fejkami, bo to szkodzi kandydatom PiS w wyborach samorządowych. No, do wyborów niewiele ponad 2 tygodnie. Jak w takiej atmosferze budować? Moją misją jako przewodniczącego Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości jest łączenie, co zresztą robię i myślę, że skutecznie. W Klubie Parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości są parlamentarzyści wybrani z listy Prawa i Sprawiedliwości, ale reprezentujący różne środowiska. Gdyby nie było różnic, wszyscy bylibyśmy w partii jednej, Prawo i Sprawiedliwość. Tymczasem jest to rzeczywiście, są to reprezentanci różnych środowisk. Pewne napięcia są, były i będą, ale pani redaktor, w porównaniu z tym, co dzieje się w koalicji 13 grudnia, kiedy oni wulgaryzmy wobec siebie kierują publicznie, myślę tu o Lewicy i o Trzeciej Drodze, no tego nie ma w Prawie i Sprawiedliwości i tego w Prawie i Sprawiedliwości nie będzie. To nie są słowa o układzie pasożytniczym, o krótkich spodenkach, czy taka publiczna wymiana ciosów, jak tutaj pani, w mediach ja nie używam takiego słownictwa. Ono było wypisane na hasłach ówczesnej opozycji, dziś koalicji rządzącej, na transparentach, których używali. No i teraz takim słownictwem posługują się w mediach społecznościowych, dyskutując ale między sobą. Ale da się wygrywać w takiej atmosferze, tego, panie premierze? Tego nie ma. A cóż, ja jestem parlamentarzystą o już dość dużym doświadczeniu i ja wiem, że do niczego nie prowadzi to, jeżeli będę komentował czyjeś się słowa, bo potem, przy czym nie mam do państwa pretensji, bo państwo zapytacie kogoś kolejnego, co sądzi na temat moich słów, a potem mnie znowu, co sądzi na temat słów tego kolejnego polityka, to prowadzi donikąd. Wybraliśmy z tych 100 konkretów, które okazały się kłamstwami, 8 punktów i te 8 punktów zmieniliśmy w ustawy, w projekty ustaw. One są ważne. Tu przyznajemy, rzeczywiście te 8 spraw jest ważnych. Złożyliśmy te projekty ustaw. Na tym polega nasza misja. To po to Polacy wybierają parlament, żeby parlament pracował. Po to też wybieramy rząd przez parlament, żeby rząd pracował. Panie redaktor, momencik, jak pani miała okazję przyjrzeć się... Proszę, panie redaktor, momencik. Czy Morawiecki nie pójdzie swoją drogą? Ja wiem, że TVN się bardzo denerwuje. Ale panie redaktor, jedna rzecz. To, że tutaj jesteśmy dzisiaj w takim składzie i prezentujemy określone projekty ustaw, to pokazuje, że jesteśmy zjednoczeni jak jedna pięść pracy dla Polski i Polaków. Ja chciałbym, żeby koalicja rządząca dzisiaj była zjednoczona wokół tych projektów, wokół tych problemów, które są istotne dla Polaków, bo Polacy oczekują, żeby te projekty były procedowane i jakoś koalicja rządząca wokół tych tematów nie potrafi się zjednoczyć. I tam widać ewidentne problemy. Panie redaktor, dajmy szansę innej redakcji. Jesteśmy bardzo serdecznie dziękuję. W nieustannym dialogu. Moja misja jako przewodniczącego klubu parlamentarnego polega na rozmowach. Moje drzwi do pokoju, w którym tu urzęduję w Sejmie, są zawsze otwarte. Również poza posiedzeniami Sejmu rozmawiam z parlamentarzystami z Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. To jaki wynik? No i da się wygrać w takiej atmosferze? Rezultat jest taki, że idziemy naprzód, składamy kolejne projekty ustaw. Jesteśmy dobrej myśli. Bardzo proszę. Oddzielnej partii? Bardzo proszę, kolejne pytanie. Dziękujemy bardzo. Jak TVN się troszczy o Prawo i Sprawiedliwość, to znaczy, że się naprawdę nas boją. Bardzo proszę, kolejny pracownik TVN-u. Dzień dobry, witam, tak, też TVN Fakty, Niewiadowski Michał. Pytanie, no bo w tej dyskusji padają bardzo mocne słowa. Ale panie redaktorze, pytanie w sprawie konferencji. Bardzo, 8 konkretów, 8 ustaw. Rozumiem, że to państwa nie interesuje. Korzystając z okazji, chciałem zapytać właśnie, czy pan premier też się utożsamia właśnie, czy uważa suwerenną Polskę za część układu pasożytniczego, tak jak sugerował to Michał Dworczyk na Twitterze, ale też... Naprawdę się już odnosiliśmy do wszystkiego. Bardzo serdecznie państwu dziękujemy za uwagę. Ale też mam pytanie do ministra Kowalczyka Serdecznie panu za zainteresowanie, ale myślę, że dużo większe problemy są w koalicji rządzącej i chciałbym, żeby koalicja się zjednoczyła wokół tych projektów, które dzisiaj złożyliśmy, bo to są ich projekty, ich pomysły, a my jak najbardziej popieramy. Dziękuję serdecznie państwu za uwagę. Dziękuję, do widzenia.